Bonjour, dzisiaj porozmawiamy o najczęstszych błędach, które wykonują ludzie w kuchni. Oglądajcie dalej. Błędy, które ludzie wykonują w kuchni, są naprawdę ich bardzo dużo i są proste do zapamiętania. Oczywiście mógłbym robić film, który by trwał jakieś 2 godziny, ale wezmę najcięższy, który ja widziałem. Bardzo często ludzie, jak mają na przykład smażyć mięso, wyciągają mięso z lodówki i od razu smażą albo dodają do pieca. Jest to wielki błąd, dlatego że mięso na zewnątrz łapie automatycznie temperaturą pokojową, ale w środku mięso jest jeszcze zimne i to powoduje, że jak robimy na przykład steka i chcemy mieć dokładnie stan smażenia, to jest trudno mieć stan smażenia. Często ludzi po obróbce termicznej od razu kroją mięso i to też jest kolejny błąd, dlatego że jak kroimy mięso, które wyciągamy albo z patelni, albo z grilla, albo z pieca, to powoduje, że mięso jest mięśniem, który po prostu jest bardzo naprężony przez to obróbki termicznej i jak to kroimy, to wszystkie soki wylatują i to powoduje, że po prostu mięso jest twarde jak podeszwie do buty. Bardzo często też ludzie wykonują taki błąd, że jak robią gulasz na przykład, albo mięso w sosie i w przepisie jest napisane, że trzeba ugotować całość 2 godziny, stwierdzą, że wystarczy po prostu włączyć większą moc pod garnkiem i to powoduje, że po prostu szybciej to zrobi się. To jest totalny błąd, dlatego że wtedy mięso się robi dalej tak i tak twarde, cały płyn, który zawiera naszą potrawę, wyparuje i wtedy mięso jest niesmaczne. Jak chodzi o makaronu, to bardzo często ludzie gotują makaron w bardzo małą ilości wody. To powoduje, że jak woda mocno się gotuje i zanurzymy makaron do środka, to od razu temperatura opada. Ten makaron wtedy się nie gotuje prawidłowo, on się nasącza wodą. Bardzo często wtedy makaron zaczyna się właśnie skleić. W związku z tym polecam Ci, żebyś używał potrójną, nawet poczwórną ilości wody w stosunku do makaronu. Kolejny błąd, który ja sam wykonałem dosyć długo, dlatego że tak mi uczono w szkole, że trzeba dodawać tłuszcz środków wody do gotowania makaronu. Dlatego, że docelowo makaron się nie klei. Jest to kolejny błąd, dlatego, że dodając właśnie oliwa lub tłuszcz na makaronu, jak później chcemy go dodawać do sosu, to po prostu nic się nie klei na ten makaron, cały tłuszcz powoduje, że wszystko się ślizga. Kolejny błąd, który wykonują ludzie, jak właśnie gotują makaron, to jest, że odsadzają makaron i dodają na niego zimnej, lodowatej wody z kranu. To powoduje, że po prostu cały ten gluten, który jest na makaron, wypłukamy. Cały ten podsmak, który odzyskaliśmy, jak na przykład gotujemy makaron w środku bujonu, zanika. Jak masz z kolei przechować ten makaron na później, to tak, ja uważam, że można go wypłukać pod bieżącą wodę, żeby po prostu go hartować. Mówiąc teraz o warzywa. Bardzo często ludzie gotują warzywa zielone w środku niedużą ilości wody, czyli za mało wody i przykrywają te warzywa. To powoduje, że chlorofila robi się szara, bura, nieładna. Polecam Cię, żebyś po prostu wziął tak jak do makaronu, potrójną, poczwórną ilości wody, dodajesz do środku sól i jak zanurzasz na przykład brokuła w środku właśnie taką wodę gotującą się, musisz liczyć około 2-3 minuty gotowania i nie przykrywaj. Bardzo często, niestety, ludzie gotują warzywa zielone pod przykrywą i bardzo długo. To powoduje, że nie mamy żadnej wartości odżywczej i mamy po prostu brokuł, na przykład, który jest jak papka. Bardzo często ludzie robią też takiego błędu, że nie przygotują sobie mise en place. Mise en place jest to słowo, które podchodzi z francuskiego, oznacza, że przed tym, że jak zaczynamy gotować, musimy przygotować wszystkie składniki na przeciw siebie. To powoduje, że w trakcie gotowania nie będziemy po prostu opuścić kuchni, nie pójdziemy do śpiżarni albo nie będziemy iść szybko do sklepu, żeby właśnie kupować składnik, który potrzebujemy do tego przepisu. Wracając do mięsa, dużo ludzi też popełniają błąd, jak na przykład jest napisane w przepisie, że masz pokroić mięso, pamiętaj o tym, żeby zawsze pokroić mięso w poprzek włókna. Jak idzie włókna od góry do dołu, kroimy go w poprzek, a nie w dłuż. Jak pokroisz mięso w dłuż, to mięso się robi gumowate i twardawe i niesmaczne. Pamiętaj, bardzo często powtarzam, że jak smażymy, musimy słyszeć taki odgłos. Psz.
to jest prawdziwy odgłos marzenia. Niestety, bardzo dużo ludzi, jak smażą cokolwiek w środku patelni, nie czekają, żeby ten tłuszcz, który jest w środku, się nagrzeje. I to powoduje, że położą wtedy składnik do smażenia na zimny tłuszcz i ten tłuszcz wtedy jest pompowany przez właśnie ten składnik, który docelowo chcemy smażyć i to nie jest prawdziwe smażenie. Czy myjemy pieczarki, czy obieramy pieczarki? That's the question. Ja polecam, żebyś zawsze popatrzył, czy widocznie są blaszki od pieczarek. Jak są widoczne blaszki od pieczarki, nie wolno je umyć. Dlatego, że jak je dodajesz pod bieżącą wodę lub w środku miskę na przykład z wodą, to pieczara pompuje wodę i wtedy będą niesmaczne. Jak blaszki są niewidoczne, możesz spokojnie je umyć pod bieżącą wodę. Jak blaszki są widoczne, to wtedy powinieneś właśnie je obierać. Bardzo ważne jest też próbować swoje potrawy w trakcie gotowania. Niestety, bardzo dużo ludzi wkładają całe serce w trakcie gotowania, nie próbują to i wyląduje to na stole i słyszą od swoich bliskich, że to jest mdłe i niesmaczne. Pamiętaj, że próbujemy, próbujemy i próbujemy. Ostatni błąd, który ludzie popełniają, to jest albo nie dodają żadnej sól, albo dodają za dużo sól, albo w ogóle nie dodają przyprawy, albo dodają za dużo przyprawy. Musisz zawsze znaleźć takiego balansu, to znaczy ani za dużo sól, ani za mało, ani za dużo przyprawy, ani za mało przyprawy. I stąd właśnie ważne jest zawsze próbować w trakcie gotowania. Pamiętaj o tym, że jest łatwiej dodawać sól niż zdjąć soli. W związku z tym lepiej jest po prostu dodawać sól z umiarkowaniem. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Napisz mi w komentarzu, jeśli potrzebujesz taki film, na przykład różne triki w kuchni i to zrobię dla Ciebie. Dziękuję, że jesteś. Daj mi kciuk, daj mi suba, jak jeszcze tego nie zrobiłeś i do zobaczenia. Cześć! Po więcej pogadanek kliknij tutaj.